Witam was w czwartym odcinku wyścigu kamperami po całej Europie. Przejechaliśmy do tej pory już ponad 1500 km, wykonując różne ekstremalne wyzwania. Jest o co się starać, bo pula nagród w tym programie to 100 tysięcy złotych. Panie, damy radę! Ej, proszę, ja tego nie przejdę! Kochani, ze względu na to, że jesteśmy w włoskiej Szwajcarii, mam dla was jedzonko, dobrze? Tak. I winko do Pizki. Ale fajnie, chodźcie się przytulić. Chodźcie się przytulać. Ta noc była dla wszystkich spokojna. No, może z wyjątkiem żółtych, bo jak wiecie, oni musieli spędzić ją z Cichym, który w naszym wyścigu kamperów jest szkodnikiem i na przykład bardzo głośno chrapie. Ale jest pięknie, ja pierdzielę. W ogóle Wika robi takie włoskie śniadanie jeszcze. Jedziemy dzisiaj do Mediolanu. Jak wiecie, w naszej grze nic nie dzieje się bez powodu, dlatego pewna drużyna ma przewagę. Joker! Lecimy, jest Joker! Będziecie widzieć przy drodze, o ile będziecie widzieć, takie plansze. Musicie podjąć takie plansze, zerwać tylko swojego Jokera. Będziecie za nie mogli wygrać różnego rodzaju modyfikacje, zmiany, prezenty, kary. Cichy będzie z wami jechał, Cichy też nie wie, gdzie są Jokery, ale będzie wam pomagał je znaleźć. O, fajnie. Okay? Jeżeli mam zgodę drugiej drużyny, mogę zabierać również ich Joker? Nie. Ale wy możecie nam pomóc w takim razie i dawać nam lokalizację, jak znaleźliście już. Ale mamy internet, możemy używać internetu. Tak. Wika ma internet. No. No to po prostu wysłajmy sobie lokalizację. Tak, tak, dobra. Dobra. W tym konkretnym dniu dowiedzieliśmy się, że nie ma wyścigu, co znaczy, że możemy używać naszych telefonów. Pokażę wam też, gdzie obecnie się znajdujemy. Jesteśmy na południu Szwajcarii. Przejechaliśmy na ten moment ponad 1500 km i zmierzamy do kolejnego miejsca. Zaczęliśmy więc poszukiwania Jokerów, a czerwoni wyjechali jako pierwsi. Wujas powiedział, że zaraz po wyjechaniu jest jeden. Będziecie jechać koło takich domków. My zapomnieliśmy w ogóle o tym i koło tych domków nie patrzyliśmy. Koło takich kamiennych domków patrzcie. Dostaliśmy pierwszą lokalizację już od Karola. Musimy się rozglądać teraz. Musimy mieć oko na wszystko. Ruszamy w trasę i szukamy Jokerów przez cały czas. Już od teraz patrzymy, bo mogą być na przykład już na wyjeździe z parkingu, tego nie wiemy. Kolejność wyjazdu drużyn była ustalona na podstawie wyników z wodnej olimpiady z poprzedniego odcinka, ale żółci się trochę spóźnili, więc drudzy wyjechali zieloni, później niebiescy, a żółci na samym końcu. Jest pierwszy. Jest. Mamy pierwszy jest. Joker. Jest. Co zapłacany? Co zapłacany jest? No, że oni już po prostu uznali, dobra, wyjedźmy stąd i będziemy szukać i nie pojeżdżali, że na samym. Co zapłacany? Od razu stary przy... Od razu na tym terenie był. Bo przejechaliśmy 5 metrów. Po przejechaniu przez ten mały mostek ktoś wyjeżdżał. Mimo tej współpracy między drużynami, czerwoni nie mogli się cofnąć, nie mogli zawrócić, bo po prostu nie zdążyliby do kolejnego celu na kolejne wyzwanie. Nie no, dętka obniemy. O, będzie! Jest, 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 jest! To mogło być niezauważalne. Tak! Mamy, drugi. No i elegancko, lecimy po kolejne. Wszyscy jechali do celu, tajemniczego, bo nie wiedzieliśmy, co będziemy robić na miejscu, ale po drodze mieliśmy co robić, bo cały czas szukaliśmy Jokerów. Gacie mi dotykają, łba, no ja pierdzielę wszędzie z tego. Właśnie, Rudek, przedstawiłeś moją kolekcję majtek. Jako pierwszy team ma już 4 Jokery, więc są lepiej zauważalne, a ostatni team ma tylko jednego Jokera, więc musi wypatrywać o wiele mocniej niż my. O, ej, ale wiecie co, źle jest być ostatnimi, bo naszego żetonu naprawdę słabo widać. Kolejne Jokery zostały zbierane przez drużyny. Czerwoni, jak wiecie, ominęli jednego na samym początku, natomiast reszcie szło bardzo, bardzo dobrze. Zieloni mieli w tym momencie ich aż 3. Rzuciło mi się też w oczy to, że w Szwajcarii jest jedno z największych bungee w Europie. Nie! To jest ta sama nie. Na to wyzwanie chyba nikt by nie był gotowy, bo drużyny właśnie miały gigantyczną tamę, z której ludzie skaczą na najbardziej ekstremalnym bungee, jaki widziałem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. U nas tylko Tomu może to zrobić. Tomu k***a nie jest chętny na taką atrakcję. Wszyscy przejechali koło tej chorej tamy, a zbieranie Jokerów dobiegło końca. Czerwoni mieli ich 3. Zieloni rzuci najwięcej, bo aż 4, natomiast niebiescy znaleźli tylko 2. To, co widziałem, jest tak przerażające, jest tak hardkorowe, że wiem na 100%, że tego nie podejmę. Od razu kupę wszyscy poszliśmy zrobić, jak to zobaczyliśmy. Wszyscy w trójkę z naszego kampera. Jeżeli nie chcecie, nie musicie korzystać z waszych Jokerów. Pod tymi pytajnikami znajdują się nagrody przegrane. Po kolei będziemy odkrywać, chyba że ktoś zrezygnuje. Karol, czy chcecie odkrywać? Wszystkie 4. Ja pierwsze, co ci przychodzi do głowy? 50 euro. Boże mi. Dodatkowy czas 5 minut. Co to znaczy? Że jeżeli będzie konkurencja na czas, będziecie mieć o 5 minut dłużej. Aha, czyli lepiej. Ten, tak? Tak. Tak samo, dodatkowe 5 minut. 4, 8... 20 euro. Czerwoni, mimo że w trakcie jazdy znaleźli tylko 3 Jokery, mają ich 4, ponieważ w poprzednim odcinku udało im się kupić jednego. Kurde, 100 euro to kosztowało. To mam nadzieję, że tutaj trafimy coś dobrego, nie?
Ma człowiek. O, zajebiście. To jest warte. W jakiejkolwiek konkurencji możecie poprosić o podpowiedź. O, dobra, to jest OP. Dawaj mi, które? To. Dobra. Jest! Dobra, wystrzelaliśmy się już ze wszystkiego. Ze wszystkiego? Tak. Jackpot! Wow! 250 euro! O, elegancko napka! Ten? Jest! Dobra, teraz uwaga. Bierzesz 100 euro jakiejś drużynie i dajesz innej, nie wam. Dobra, zabieram na talce, daj morza wciąż. Dzianka wciąż. Zobaczymy się później. Cichy jedzie z wami za jednego z waszych zawodników. To już mogę powiedzieć do kogo? Mam. Za Pałcy. Ostatni. Uwaga. Dziś twoje święto, dostajesz od każdego gracza po 25 euro. Każda drużyna daje po 100 euro plus cichy 25 euro. Dobra. Tracicie 20 euro. Które? 50 euro. Yes. Trzeba mądrze, ja jako kapitan pas. Zwracam na to, że wszyscy przyjechali na czas, mam dla was po jednym. Karol, czy chcecie go użyć? Oczywiście, że tak. Ja od razu odkrywam tutaj, o. Niespodzianka. Dobra, Essa, mamy niespodziankę, podpowiedź, jesteśmy królami. Ta niespodzianka jest różnego rodzaju ułatwieniem. Dużym ułatwieniem, dobra? Podpowiedź. Dobrze, brawo. Jak na razie były w ogóle same dobre rzeczy, tylko 1 minus 20, to jakby 0. Tracicie 20. Dobra, używam, bo... Dobra, to, no. O! Co to? Karta biorę! Jest! Jokery wykorzystane, więc pora przejść do tego, po co tak naprawdę tutaj przyjechaliśmy. To jest naprawdę najbardziej ekstremalna rzecz, jaką do tej pory musieliśmy robić. Naszym zadaniem będzie skoczyć z ponad 220-metrowego bungee z samego szczytu tam. W zależności od tego, kto miał najgorszy czas w gokartach, skacze jako pierwszy. Jeżeli nie skoczycie, traćcie 50% gotówki, jaką macie. Dobra. Jeżeli następna osoba nie skoczy, traćcie kolejne 50%. I teraz, jeżeli poddacie się od razu tracicie 75% swojej gotówki. Nie dam rady. Chyba tak. I u was, przez to, że mieliście szkodnika, możecie przekupić cichego, żeby skoczył zamiast Kasi. Cichy! Kasia miała od nas najgorszy czas, tak. Więc ona powinna skoczyć. Kasia powinna skoczyć. Kasia nie skoczy. Kasia, na ile skoczysz? Na 200 euro jest niecałe 1000 zł. A ile możecie stracić? Przepraszam. Nie, no stary, to, ale wiesz, to nie, ma... nie o to chodzi, nie? Ile możemy stracić? No bo to... Nie, ale szczerze, zyska. Dobra, nie, szczerze, dajmy mu 300 euro i to jest ale to jest 500 złotych. I to jest full. Jak jest zwrot akcji, mieliśmy cichego, miał nam przeszkadzać, wtedy nam pomógł i jeszcze teraz może nam pomoże. Mamy 2000, straciłem ponad 1000, więc możemy mu jeszcze dawać trochę. Jakby tak czy siak, bo tak to nie. To nie jest gra o kasę ja dla tego teraz. Teraz on po prostu musi się przekonać. Zanim zobaczycie, kto skoczył z gigantycznej tamy, mam dla was super info i przekozacką akcję. Chcemy zabrać kogoś z was na jeden z naszych zagranicznych wyjazdów. Będziecie mogli podróżować z nami, nagrywać filmy i przede wszystkim świetnie się bawić. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy dokonać zakupu za minimum 59 zł na ekipadonsi.pl i w komentarzu do zamówienia załączyć link do filmu, w którym przekonasz nas, że właśnie ciebie powinniśmy wybrać. Cała akcja trwa 2 tygodnie i jest dla osób pełnoletnich. Jeśli nie masz 18 lat, to wtedy do wygrania jest spotkanie z ekipą. Zasady te same. Trzeba wysłać filmik, ale wtedy napisać w nim, jak chcesz z nami spędzić czas. Mega się jaram, że zabierzemy kogoś z was z nami na wyjazd. Więcej szczegółów oczywiście w opisie i na stronie Powodzonka. Ale wiesz, cichy też nie możesz niczego robić wbrew sobie, nie? Musisz sobie to na spokojnie przemyśleć. Nam mega pomożesz, jeżeli skoczysz. Damy radę! Asia, kurde, wierzę w ciebie serio! Nie widziałem czegoś tak przerażającego, przecież nigdy. Ta tam aż tak blisko tego lecisz, k***a, to jest p***ane! Ja wale, nie ma opcji. Nie ma szans żadnych, a nawet 1% nie ma szans, żebym ja skoczyła stąd. W kolejce po mnie jest Przemek. Ej, no to Przemek! Przemo, dawaj, skoczy! Nie ma żadnej szansy na to skoczyć. Dobra, ja mogę skakać, szans. Jak pozwolą, ja mogę skoczyć. Podjąłem decyzję, nie ma szans! To myśl moje pierwsze bungee w życiu, gdzie zaczynasz od levelu pro. To nie, dobra, a nie ma szans. A za 800 euro byś skoczył? Nie ma szans, nie. Cze, Asia skacze! Macie możliwość skorzystania z niespodzianki. Ja mam dwie, to ja korzystam. Ja nie korzystam. Będziecie mieli możliwość przelosowania osoby i dopiero po tym będziecie mogli podjąć decyzję, czy ta osoba skacze, czy nie skacze. U nas na Gen Z skakałem z 90 metrów
i to było popierdzielone strasznie, a tu jest trzy razy wyżej. I niespodzianką się okazała możliwość przelosowania osoby. Wow. Jest git. Chciałem się fartować. O, jak się rozkręca. No. Będę ja. Neronik. Ja mam wrócić kolejną osobę, żebyście znali kolejność. Czego? Niebieski. Było niebieski. Będzie. Tak, proszę. No i teraz mamy sytuację lepiej, no ale mamy najlepszą sytuację w teorii. Jeżeli Karol mówi, że on to robi na lajcie, a ja na przykład mam takie coś, że mam myśli, żeby tego nie robić, no to uważam, że Karol powinien skakać i tyle. Dobra, no to ja rezygnujemy i tyle. Nie, ja skaczę. Tak. Nie, no ja w ogóle nie jestem za tym. Ten strach w oczach, jak już nie mógł się cofnąć. Nie, tłumacz. Nie skoczy Natka, ja to rozumiem, nie skoczy Faust, ja to rozumiem. Jestem już trzecią osobą, więc strata pieniędzy jest taka sama, jakbyśmy teraz zrezygnowali wszyscy. Więc skoro jest to dokładnie to samo, to wolę zrezygnować teraz. Nie dość, że jest kapitanem, to jeszcze potencjalnym skoczkiem. Nie skaczę. W ogóle nie skaczecie. Czyli oddajcie 75% gotówki, jaką zrobicie do tej pory. Okej. Nie skaczemy. Nikt nie skacze u was, tak? Tak. Okej. U nas skacze Asia. I uważ, Karol, Werka nie skacze, skaczesz ty, tak? Okej. Czyli tracicie 5. To proszę, te dwie osoby zemki. Talina się bardzo mocno rozciąga, więc wydaje mi się, że nie ma takiego szarpnięcia, bo to jest nie mogę mieć szarpnięcia za nogi, nie? Bo to jest jakby zabronione przez mojego lekarza. Powiem wam wydać, jak to pierwszy, no. Ja pierwszy. Ja zawsze jak się podchodzi, to już jest stresik. No nie? Tak, zawsze. Jak już się troszeczkę... Ja nigdy na bungee nie skakałem, na bungee, że ja się z głową w dół, nigdy. Tak się właśnie tańczę, jak wiem, że nie skoczę. Tak, jesteśmy szczęśliwi po prostu, że nie będziemy skakać. Patrz na Karola, ten swój skończył. Zapytałem Karola. Karol, stresuje się? Karol, często. Ty się stresujesz? Ty jesteś wyższy. Co powiedziałeś? Rzadko stresuje. Bardzo rzadko Karol to mówi. Jak jest Karol? O Jezu. Może nie patrz. Jezu. Dobra, Karol powiedział, że skaczę najdalej, jak to może. Karol, zrób salto. Skaczę do bęka. Dawaj, z rozbiegu. Wtedy jest lżej podobno. Twoje włosy już lecą. Ale freeze. Ej, szczerze, chyba nigdy nie chciałam go dać przerażonego. Dobra, lecę. Nara. Zajebiście było, tak szczerze. Wybiłem się bardzo mocno. Wydaje mi się, że dzięki temu nie było szarpnięcia. Myślałem, że mi oczy wybuchną, bo jakby, nie wiem, jakieś takie ciśnienie w dół. Każdy moment w dół, ja mówię, ja nie dam rady, muszę tak złapać, żeby mi wystrzelą zaraz, nie? Bo twoje oczy wyglądają, jakby widziały śmierć, serio. Jakbyś widział wojnę. Asia, nie patrz! Asia, Asia, totalny kozak. Dasz rany. To był jeszcze jej pierwszy skok w ogóle. W ogóle jej pierwszy ekstremalny cokolwiek. Nie jest to takie coś na pierwszy raz. Ej, zajebiście było, serio. Brawo! Ale brawo! Moje drużynie, ale bez ja pierdzielę. Powtórzyłabyś to? Tak. Po skokach na bungee musimy zaktualizować nasze portfele, bo to był moment, kiedy straciliśmy najwięcej kasy. Czerwoni stracili aż 4000, zieloni musieli oddać 6100. Rzuci aż najwięcej, bo przepadło im ponad 7000 zł. Niebiescy natomiast mogli się cieszyć, bo mieli na koncie prawie 10 tysięcy. Gdy emocje opadły, wsiedliśmy do kamperów i ruszaliśmy dalej w podróż. Naszym kolejnym celem, jak słyszeliście, był Mediolan, więc pojechaliśmy prosto do Włoch. No i właśnie jesteśmy Italiano. Ciao! Zobaczmy jedną posługę, to nie jest.
Zastanawiacie się pewnie, dlaczego Mortalecio dał czerwonym 100 euro. Żółci w trakcie używania jokerów zabrali każdej drużynie po 100 euro. A skoro mają sojusz z czerwonymi, postanowili, że im te 100 euro oddadzą. Macie w Mediolanie tylko jedno zadanie. Naszym zadaniem tutaj w Mediolanie będzie zaproszenie jak największej ilości osób do wspólnego tańca, wspólnej choreografii, którą wszyscy muszą zrobić tak samo. A ten taniec, ta choreografia musi być wykonana do muzyki lokalnego grajka. Im więcej osób, tym lepiej? Tak. Kto będzie miał osób najwięcej, ten wygrywa. Oprócz oczywiście pieniędzy za wygranie, nagroda jest tajemnicza, więc oglądajcie koniecznie do końca. Zamawiamy w takim razie Ubera i lecimy do centrum. Tak jest! Jedziemy do centrum, w międzyczasie nagrywamy Insta Stories. Cześć widzowie, jesteśmy w Mediolanie, chcielibyśmy wam zaangażować. Idziemy z kontrabasem do centrum, wreszcie się przyda. Ale klasunia! Kosztuje nas to 120 zł. Ale mam 180 zł, po pierwsze, ale po drugie będziemy się jak prezydenci. Ciekawe jak... Kolejny team dojedzie. Przepraszam, bileciki do kontroli. No to sobie proszę kontrolować. Zieloni naprawdę wydali sporo na taksówkę, ale dzięki temu dojechali jako pierwsi do centrum Mediolanu. Hi, hello. Challenge. You play Macarena. Don't agree to other people like us. Because probably other people will come and not ask problem. You to do Macarena. The same. Chwilę później reszta drużyny również dojechała do centrum. Nie wiem co się tutaj dzieje, ale dużo osób tańczmy, więc tańczmy. Thank you guys! Ja pierdykam, ale to cringe'owa! No i wszystkie drużyny zaczęły wykonywać zadanie z tańczeniem. Everybody! We have a big challenge to do! We have to gain a lot of people to dance with us! Czemu nikt się nie dołącza? Ta akcja nie wygląda tak jak w filmie, nikt do nas nie dołączy! No to fajnie, mieliśmy dwie osoby! Taki plan, że robimy pociąg, bo to będzie giga performance, jak każdy się zacznie dołączać. Robimy pociąg i tak. Robimy jakieś szoty. Jakieś triczki, szotki, tak. Czy my możemy na przykład zatańczyć z ludźmi makarenę? Jeżeli trwanie się tego, to możecie. Rzuciliśmy storki z Werą. Idziemy teraz pod konia, zobaczymy czy są jacyś widzowie. Czerwoni wpadli na ciekawy pomysł. Skoro możemy używać telefonów, to wrzucili na swoje Instastory informacje o tym, że właśnie taką akcję będą robić, żeby zachęcić ludzi do przyjścia. Ale nie, tam stoją, oni pewnie zabierają naszych ludzi. Na pewno zabierają. Serio? Słuchajcie, kochani, mamy problem, tak? Jesteście super. Nikt nie przyszedł. Oni chyba zabrali naszych. We just have challenge in Mediolan. Can I play with you and can we dance with people okay. near to you? To idziemy pociągiem, idziemy pociągiem. Join to us! Join to us! Join to us! To działa, to działa! O Jezu! Ej, mieliśmy 17 osób w piku chyba, co? Super! Ej, cześć, musicie nam pomóc. Mamy dług u nich. Tak, pomogli nam. Wysłali nam wszystkie czokery. Jesteśmy wam winni przysługę, więc zatańczymy z wami. Dobra, mamy awarię mało. Rozwaliłem kontrabas z centrum Mediolanu. Sam się rozwalił. Ale no coś trzeba zrobić, bo jest przypał. Mostek był już krzywo i po prostu od podróży, pewnie od wszystkiego, przekrzywił się trochę za bardzo i w końcu... Ale przewaga. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Dobra, idę panu zapłacić 50 dolarów. On się nie chciał zgodzić, ja już mam zdesperowana, że powiedziałam, dobra, daję. Okej, $50 for you. Thank you, have a nice day. O to chodzi, tak jest, pomagamy sobie, o to chodzi. Zajebiście, ej, ale to było fajne. Już zrobiliśmy tą linię, ludzie zaczęli o co chodzi i tak podchodzić i my wtedy come on, i tak to trzeba zrobić. Ja myślę, że top wygrana jest. Hello, we are looking for a player. Okej, we can check what we can do, but first look for this. Co się stało? Co się stało? Nie, to taki wyleciał, patrz to wyleciało, to tu. Podchodzę do Michał, Michał smutny, kontrabas. Ja tak patrzę. To jest do naprawy, tak? Tak, to się uda naprawić. Wygląda jakbyś kopek go rozwiązał. Wygląda jakby koniec. Chowaj kontrabas! Uciekamy przed potężnym deszczem! Te chmury zwiastują mega ulewę! Ale p***a!
Wolnęło! Uciekamy! Gdy wszyscy skończyli zadania, wróciliśmy na miejsce, gdzie czekał na nas organizator. Akurat dzisiaj potwierdzamy, dzisiaj nie był nasz dzień. Tak, dzisiaj nie był nasz dzień, dzisiaj była nerwówka. Jedziemy, słuchajcie, metrem, metrem klimatyzowanym w Milano City, kierunek Rofiera Milano. Najpierw chciałbym rozdać nagrody. Dzisiaj drużyna czerwona miała najwięcej osób. To było jak gdyby celem zadania. Na drugim miejscu był wąż, tak? 33 osoby. Miejsce trzecie, 22 osoby, drużyna zielonych i 17 cringe'owych osób żółtych. Drużyna żółtych, proszę, to jest stóweczka dla was. Zielonych, dwie stóweczki. Drużyna niebieskich, 3 stóweczki i drużyna czerwonych, 400 euro. Od organizatorów dowiedzieliśmy się, że ta noc będzie inna, bo będziemy spali w hotelu. Dlatego też chcieliśmy, żeby przed wielkim finałem, abyście odpoczęli. Ogolili sobie nogi, umyli zęby, chociaż raz na tym wyjeździe, nie? Wszyscy dzisiaj śpicie w hotelu pięciogwiazdkowym. Jutro wasza drużyna to 3 osoby i operator. I dzisiaj wyrzucicie z każdej drużyny po jednej osobie. I zdecydujecie wszyscy o tym, kto nie pojedzie jutro i nie weźmie udziału jutro w wyścigu. Stary, czuję się, jakby był jakieś igrzyska śmierci. Musieliśmy teraz wskazać po jednej osobie z każdej drużyny, którą chcemy wyrzucić, z jedną zasadą: nie można wyrzucać liderów drużyny. Ciężko było wybrać w ogóle. U nas w drużynie było bardzo ciężko wybrać. Wybrałem Kasię. Więc wybrałam Przemka tylko dlatego, że chciałam oddzielić Karola od Przemka. Przemek, dużo gada, robi zamieszanie bez sensu. Okej, ja zdecydowałam, że z naszej drużyny wybiorę Kasię, ze względu na to, że Kasia ma babskie dni i strasznie chciała odpocząć. Świeży, jak jest głodny, to mu się nie chce robić. Też w drużynie zielonych wybrałem Bartka Kubickiego, bo to jest człowiek renesansu i tak naprawdę jego brak zawsze będzie widoczny. Przemek Pro, dlatego że za dużo gada. Jeśli chodzi o drużynę żółtych, to wybrałam Świeżego, dlatego że jest głównym kierowcą. Przemek Pro, ponieważ razem się nakręcają i przez to wydaje mi się, że po prostu lepiej im idzie i dlatego bezczelnie go wywalam. Tom, bo zawsze go wyrzucam podczas twojej 5 minut. No i Asia dzisiaj pokazała, że jest bardzo, bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, takim, który się nie cofnie przed niczym. Chciałabym ją wyeliminować. I Loku, bo też dużo gada. Jak wybrali świeżego, to lipa, bo nie mamy kierowcy. W drużynie czerwonej 2 głosy na Weronikę, 3 głosy na Kasię i 70 na Przemka. W drużynie żółtych 2 głosy na Wikę, 4 na Hanie i 10 na świeżego. No, to było też pewne. No, za kierownych. 3 na Fausti, 3 na Toma, 10 na Bartka. I w drużynie niebieskich 4 na Asię, 3 na Kingę i 9 na Loka. Tym samym Przemek, Świeży, Bartek i Loku to nowa drużyna. A to wasz kampus. To jest grane! Ej, dobra, to jest... To jest... Breaking Bad! Ostatni będą pierwszymi! Jest koniec! Oni już nas nie pamiętają ogólnie. To jest mega grube. Aj, ale my eliminowaliśmy najlepszych zawodników. Oni ma pewnie kibla. Nie! O, kurde! Wszystko jest! Ale biegi, mordo, patrz! Patrz tu! Ej, oni mają taką mocną drużynę, że to jest koniec! I to odpada. Ale wygraliśmy! I tą niespodzianką kończymy ten dzień, a tym razem każdy będzie mógł się naprawdę dobrze wyspać, bo właśnie podjeżdżamy pod hotel. Wow, chodźcie! Ale super pokój! Dobra! Ej, jest wanna, Vera! Dobra, ładny! Dobra, teraz ja, mega sposobny po całym dniu, na łóżku Vera i Karola. W nocy wszyscy sobie odpoczęli, zaznali trochę cywilizacji, bo jednak w kamperach to jest różnie. I byliśmy gotowi na kolejny dzień wyzwań. Proszę, zapraszam! Lecimy! Zapraszam! Chodź, bajkę marzy! Nie, no to... Proszę bardzo, zapraszam! Macie 3 krótkie biegi. No. I 4 to jest tak zwany nad. A pierwszych 3 używamy sobie w mieście. Dobra, nie? A jak włączyć tempomat? Cegła tam. Witam w sercu Mediolanu. Zaczynamy przedostatni dzień już, kochani. Będziecie mogli dzisiaj wygrać przedmioty, które mogą być bardzo przydatne, mogą być totalnie nieprzydatne. Tym razem WMS przygotował dla nas licytację, ale w ciemno. To znaczy, że naszym zadaniem jest zapisanie kwoty, którą deklarujemy się dać za przedmiot, następnie wrzucamy tą kwotę do koperty i drużyna, która chce dać najwięcej, kupuje ten przedmiot.
Zaczniemy od zestawów kompletów do szycia. Stoją tam koszulki. Każda z drużyn będzie musiała tę koszulkę przerobić, jako że jesteśmy w stolicy mody, ją sprzedać. Na sekundkę, wy wczoraj mieliście najmniej osób na tym? Tak. Dzisiaj cię nie jest z nami. O! Ale czemu? No daj, kicze! No nigdy nie dawajemy równo, zawsze dawajemy na przykład 101, nie? Tak, o. Możemy dać 101. Dobra. To nie dajemy nic? Ja bym nic nie dawał. Ja jestem za tym, żeby starać się kupić wszystko. Dobra. Za zestaw do szycia zieloni i żółci dali po 0. Niebiescy dali 30 euro, a wygrali czerwoni dając 101 euro. Essa. Lecimy. Przyjęcie sobie rany po dzisiejszym wyścigu. Komuś coś mówi ten oto kubek. Tak. Tak. Ten kubek ma taką charakterystykę, że jak mu ciepło, wiecie. Tak, wiem. Czasem się lubi coś na nim pojawić. Niech się wszyscy wystrzelają z kasy, te kubki są na 100 juzle. W ogóle moim zdaniem 100 to za każde możemy dawać, w ciemno. Za kubek zieloni i niebiescy nie dali nic. Żółci natomiast dali 55 euro, a czerwoni po raz kolejny wygrali dając 60 euro, troszkę więcej od żółtych. Gratulacje już na czerwony. Koszulki. Chcielibyście je zobaczyć? Tak. Super, to jak wylistujecie, to będziecie mieli taką okazję. Dobra. 3 i 4 kubki. No, nic nie warto ten kubek. Jeśli kubki to nie był skam, to koszulki to, to jest skam. Ja myślę, że wszystko jest z pamiątkami. Mi się też tak wydaje. Koszulek to jest nie warte nic. Za koszulki rzuci ci 75, niebiescy 102, czerwoni 120, a zieloni, no właśnie. Ile daliście zieloni? Powiedzcie. Zero. Tyle, ile to jest warte. Bierzemy wszystkie z tego stołu i macie przejść. Następnym przedmiotem była tajemnicza koperta. Musimy coś mieć, żeby się tradować z sojusznikami, bo oni nie będą chcieli już z nami współpracować, bo to będzie mi nic. Chyba, że pierdzielimy wszystkie te itemy i sobie radzimy bez tego, oni się by przytykają ja z fajsów. Ja uważam, że te itemy nie są do niczego prawe. Za kopertę zieloni zdeklarowali się tak 60. Po nich byli niebiescy i czerwoni, a najwięcej chcieli zapłacić żółci 225. Także gratuluję drużynie żółtej. Brawo, ja cieszę się waszym szczęściem. I został ostatni przedmiot, na którym jest zapis mapa skarbu. Kucha tak jak te. Jakbyś odpowiedział specjalnie mapa skarbu, takie kubki, które mają napis Mediolan. Pierdzielimy całkiem wszystko, co jest na tamtym stole, radzimy sobie bez tego. Dajemy 500 i tyle. 300. Zaufajcie mi. Na to jest wina, potrzebujemy jak najwięcej rzeczy. Zostało 300. Tą mapę drużyny potraktowały poważnie. No oprócz zielonych, bo oni nic nie dali. Kwoty były gigantyczne, a najwięcej dali niebiescy. Wow. Ponad 500. Co? Nie ma szans, że ta mapa jest warta więcej niż 500. Gratuluję drużynie niebieskiej. Okej. Okay. Nie ma pamiątka, nie? No. Bardzo fajnie. Michał decyduje za 2000 zł. I jest napisane. Cichy to skarb, a na mapie mamy cichy to był. Dobra, dobra mina do swojej gry, jak tu jest. Tak, tenka. Nic się nie dzieje, ja. Ale straciliśmy hajs. Ale przynajmniej wiemy, że nic tam nie było. Jak coś, to wam damy tam koszulkę i ten, zobaczmy. Zdradzę wam coś, pamiętacie co powiedziała Fausti? Ja myślę, że wszystko jest z pamiątkami. I dokładnie tak było, miała rację. Żaden przedmiot z tej licytacji nie był przydatny i każdy był fejkiem. A mówię to dlatego, że drużyny o tym oczywiście nie wiedziały i przez to wyniknie z tego ciekawa sytuacja. Witam nową drużynę, jak wam podoba się wasz Hypermobil? Bardzo fajny. Ja mogę wam powiedzieć, co się będzie działo dzisiaj. No. Więc myślę, że nikogo nie zaskakujemy. Oni robią pizzę. Wy będziecie oceniać te pizze, ale nie będziecie wiedzieć, czyje one są. Okay. No, fajnie. I wy macie tylko jedno zadanie dzisiaj. Musicie znaleźć włoskiego szefa kuchni, przywieźć go na metę i też oceniał z nami. Okej. Okay. Oni wczoraj uznali, że wy jesteście nowym teamem. My w ogóle tego nie planowaliśmy. Oni są tak obsrani, że już wygraliście, że to jest kuchni. Tak, dobra, jest możliwe teraz zespół. Ale to jak na psychę siada. Fajnie. No od razu dobra. Ruszamy no to let's go. Kiedy nowa drużyna ruszyła w trasę, na nas czekało nowe zadanie. Za chwileczkę wystarczuje wam czas. Będziecie musieli wydać dokładnie 137,50 i w zależności od tego, jak blisko będziecie tej kwoty, takie dodatkowe bonusy na dzisiaj dostaniecie. Zasady konkurencji były proste. Musieliśmy wydać 137,50, mogliśmy mieć kilka paragonów, jednak dozwolone było kupienie tylko jednego rodzaju danego produktu. To znaczy jednego mięsa, jedną wodę. Produkty oczywiście musiały być od 5 do 10 euro i mieliśmy na to tylko pół godziny. A czemu po co była ta mąka? Po to, że albo robisz z niej pizzę? Musimy kupić wszystko do pizzy. Tak, drużyny wyjechały i zaczęło się zadanie z kupowaniem rzeczy na czas. I oczywiście nie wiedzieliśmy, po co nam te rzeczy będą potrzebne. Musimy kupować bezpieczne rzeczy, bo może trzeba będzie je zjeść. Kto prowadzi? Maciuś. No nie mogę. Dobra, ja będę prowadził. Cichy król!
Dostanie dwie butelki wina, ogólnie obiecałam minuta. Dobra, słuchajcie, mamy 22 minuty. Nie, mięsa wszystkie są poniżej. Obejrzał cały ten, tutaj tak samo, nie ma nic. Musimy uciekać z tego sklepu. Nie ma ani jednej rzeczy pomiędzy 5 a 10. Wszystkie drużyny się rozjechały, zieloni i żółci trafili do tego samego sklepu, reszta była już osobna. Karolicie. No dawajcie mi, dyktujcie. 6,99 stek. Pamiętajcie, nie mniej niż 5 euro. Zapisuj, 9,98, nie trafimy idealnie już. I teraz tak, najpierw idziemy po rzeczy takie, które najbardziej sprzedają, czyli mąka, jajka. Mamy już 60 euro. No ale tutaj już nic nie kupimy. Dobra, to idziemy do kasy. 124, więc to już będzie prawdopodobnie o dwa ostatnie, albo ostatni produkt. No właśnie, banany, cokolwiek. Na kilogramy. Potrzebujemy mieć tutaj 2,26. Mamy tutaj 8 minut jeszcze dosłownie, bo nie zdążymy. Dobra, bierzemy gnioki. Kurde, byle co. Oliwa z oliwek, macie? No bo ja mam, że ciężko jest zrobić zakupy za taką kwotę dużą. Zostało tylko 10 minut, a czerwoni już wyjechali ze swojego sklepu, podczas gdy reszta drużyn cały czas szukała odpowiednich produktów. Wyszło na telefonie 70,87, ale okazało się, że produkty są na promocji. Teraz wychodzi nam 38 euro i mamy, uwaga, 100 euro i 9 minut, żeby wrócić. Jest źle. Wszystko to robicie, ja muszę biec do kampera i przyjeżdżam pod... Dobra, tu lecz. Dramatycznie nam poszło to zadanie, widzowie, powiem wam, dramatycznie. Wspólmy to, co kosztowało 6. Niebiescy też już skończyli zakupy, a do celu jako pierwsza dojechała drużyna czerwona. Dobra, no i pierwsi. Udało wam się zrobić zakupy? Tak, 7 centów różnicy. To jest też wasz telefon, jesteście teamem numer 1 dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie... To jest 6,49 chyba. O, we found this. No, now this. Dobra, trudno, spóźnimy się, ale będziemy mieli jest idealnie, proszę. Jest git. I to? Udało się? Tak. Ile mamy? 3 centy za dużo. Tak. Kolejne drużyny wyjechały ze sklepu, a drugą drużyną w celu już byli niebiescy. A chcesz ochotę na gorącego kurczaka z Rożna? Ej, mamy jeszcze... Ja ma. Mamy ale jeszcze ciepłe kotlety. To jemy go. Ale o, nie jesteśmy ostatni, to git. O, mam coś. O, pistacja. Bye. 143. Gdy ostatnia drużyna wyjechała ze sklepu, nasza szara drużyna padła w kłopot. Sprzęgło! Mam na maksa, sprzęgło! Nie gaś! Zostaw, nie gaś! Chłopie! Czekaj, bo... On zwariował! Jechałem mieć tak... Mamo, ja nie... Po prostu pimy będzie na mnie! O nie! Czułeś, że to jeb***ciągnął. Ej, nie dała, nie da się biegów. Nie, no na pewno nie dała. Poczekajcie. Zjedźmy to. Ale się tak zabije. Nie da się. Jak się nie da? No nie da się. Danęło z brzegu. Nie ma biegów, nie ma. Nie da się. Szybko pasuje. No to pojechaliśmy. No, jak to możliwe? No, cześć wujas, bo chyba... No, poszło, chyba, no, poszło sprzęgło. O***ny jest kamper. Rozłączył się. A tymczasem wszystkie drużyny dojechały do celu, by poznać wyniki, kto był najbliżej określonej kwoty. Dzisiaj wyścig jest czasowy, czyli po prostu będziecie musieli dojechać na określony czas, a nie kto pierwszy, ten lepszy. Najbliżej była drużyna niebieska. Brawo! 3 centy. Wow. Później drużyna żółta, 5 centów. Drużyna czerwona, 7 centów. No. I uważasz koło 7 euro. Drużyna zielona może ruszać. My nie dostajemy sobie w bagu. Nic nie dostajemy z tego. Ja poproszę teraz drużynę czerwoną. To my. Wybierzcie sobie jedną paczkę i otwórzcie już w kamperze, możecie ruszać. Weź taką, co ci podpowiadam. No tą chciałem. Dobra. Oni mają po dwie paczki w ogóle. Dobra, patrzmy, co mamy w paczce, proszę państwa. W paczce mamy oliwka. Nie. Weźcie jedną paczkę. I czekajcie. Drużyna niebieskich, weźcie jedną paczkę. Dobrze. Drużyna żółtych, weźcie jedną paczkę. I to są wasze. Możecie jechać. Dobrze, bye. Otwieramy jedną z dwóch paczek, którą dostaliśmy. Parmezan! Dobijmy pizzę. Szynka. Będziemy robić pizzę, dlatego oni mają przewagę, ponieważ mają mąkę na pizzę. Mają i to było mąkę. Już od, wiesz, kilka dni temu. Myślałem, że... dobra, mamy tu... O, uwaga, dobrze, Marii. Mamy to, sami kupiliśmy. No. Kolejny, ja pierdzielę. Mamy to, mamy też... Mozzarella.
No to też to mamy, wszystkie mamy te produkty. Wszystkie drużyny wyjechały, a naszym celem była Genua, czyli włoskie miasto przy wybrzeżu, które jest w tej części Włoch, że bardzo długo trwa tam siesta. Słuchajcie, jesteśmy u fryzjera tutaj napotkanego, bo czekamy na pomoc z kamperem. No i właśnie z Galam i Rokeza. We włoskim fryzjerze jeszcze nie byłem. No widać kropki. Hej, sorry, can I? Dalej boli. Ja kapelusza do końca wyjazdu nie zajmuję. Przemek, wyglądasz jak debil. Wyglądam tak źle. Wygląda jakby ci ktoś gumką do wycierania ołówka po głowie. Nie, to co się tu stało jest koniec. Waszym zadaniem jest wyrobić ciasto na pizzę. Te produkty kupione w sklepie podczas zadania mogą teraz poszerzyć do wymiany na produkty na ciasto na pizzę. Od teraz nie możecie używać pieniędzy ani żadnych innych produktów do jakichkolwiek celów. Uczestnicy mogą używać przedmiotów, które wygrali bądź wylicytowali od Łukasza. Ale... Mąka! Mamy mąkę, mamy oliwę. Nie mamy drożdży, nie mamy soli, nie mamy cukru. Pizzeria, ale taka lokalna, mała. Dostaje się samochód zastępczy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. No, to ja szak nie prowadzę. Mamy zamienny kamper. Mam przezajebisty pomysł, co robimy. Spotykamy jakiegoś pana, pierwszego lepszego, który po prostu z wyglądu taki jest. Tak. Nic nie ma z tym wspólnego w ogóle, ale wygląda tak, bierzemy go i on mówi największe głupoty, my i tak nic nie zrozumiemy. No tak. I on będzie... Nie jeździmy po żadnej pizzerii. Nie, ej, zepsuł nam się kibel i zobaczcie mi, co jest do środka. Pożygam się zaraz. Drużyny powoli zbliżały się do celu, do Genui, a pierwszą na miejscu była drużyna czerwona. Wszystko, ristorante tu jest nawet, możemy... Wszystko jest zamknięte, wszyscy mają siestę. Dobra, ja wlatuję tam na Przemka. Przemek, hello. Oh, and the moment closed. Yes, we know. We just need to make a... Ah, boy, for a pizza. Yes. We can give you a cup from Milano, look. Yeah. At this moment there is no owner, so I cannot take Okay, I understand. So can I translate it for you? Pomożesz nam ze składnikami. Pomożesz. Na translatorze, no. All this? No. Nope. Half. Only one pizza, yes. Okay, thank you. Come for Milano. No, yes. Mamy w sumie wszystkie składniki. Ogarnęliśmy w ogóle mega szybko, w ogóle bez żadnego problemu. Tu mamy sól, odmierzoną. Mamy teraz przepis na prawdziwą włoską pizzę. Organizatorzy nieźle to sobie zaplanowali, bo całe to zadanie robiliśmy w części Włoch, w których siesta trwa najdłużej. Okej, mamy dwie najbardziej cenne rzeczy, czyli aperol i winko. Potrzebujemy drożdże i potrzebujemy mąkę. I potrzebujemy się pospieszyć, bo zaraz taki mandat wleci cichemu, że to, ta pizza nic nam nie da. Teraz to się zaczyna zabawa. We would like to exchange alcohol for some ingredients. Yeah. We need flour, we need yeast. Hej, może się uda. Mam more things for sorry. Powiedział, że on nie ma teraz czasu schodzić na dół po mąkę. Nie zawsze to za pierwszym razem udawało się zdobyć wszystkie składniki, o czym jak widzieliście przekonali się żółci. Hello. Do you speak English? Yes. Oh, very nice. Flour. Yes. Can we show up for pizza? Okay. Drożdże. Okay. Can we take this for... We just need this for challenge. 1 gram. Okay. 1 gram. Can we have this size of salt? Salad? Yes, yeah. Just can we have this? Yeah. Thank you very much. Naprawdę wszystkie restauracje były zamknięte, więc żółci wpadli na bardzo ciekawy pomysł. Poszli do sklepu, szukali kogoś, kto im kupi te rzeczy, bo przecież to nie jest zabronione. Proszę bardzo, czyli tutaj jest kilogram? Tak, 1000 gram. Idealnie. I teraz potrzebujemy kogoś, kto nam to po prostu kupi. To wszystko będzie kosztowało max 5 euro. We will give wine for you and apparel. Oh, yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you for you. Thank you. Dostaliśmy bierzemy jeszcze oregano. Dojechaliśmy do Genui. My we Włoszech na kempingu, nie naszym. Okay, I have a question. Do you have a flower? No. Okay. Sorry, no. Dobra. Okay, thank you. Bye. But if you have a sugar or salt, can I take one spoon of it? Yes, of course. Okay. Zieloni dzięki uprzejmości ludzi z kempingu zdobyli wszystkie potrzebne rzeczy. A niemieccy? No właśnie, też mają wszystko, a przy okazji przepis na pizzę. We need phone for a second. 225 gram drożdży. Dobra, wszystko mamy? Tak. No, cały przepis. Jesse, we need to cook. Zakład produkcji pizzy, drużynie czerwony. Water, 200 ml. Jakby teraz to zobaczył ten Włoch, jakby tu w tym kamperze robił. Dostałeś, ano?
No dostałyśmy. Za friko same dostały. Nie czekaj, zadzwonię szybko do wujasa, dobra? Ale Zuzia, bo tu jest, dziewczyny mają niepewność. Jak mu dacie wino, to tak. Tak, dobra. Tak. Dobra, no to git, dzięki. We waited for you, we want to give you the present. No, to please, take it, please, take it. You have to take it. Thank you, thank you so much. Mamy wszystko, ja wiedziałam. Zatrzymaliśmy się na środku niczego, tak jak w Breaking Bad. 150 ml wody. Ulalalala. Opa, dobrze jest, jedziemy? No jedziemy. Jakbyście się zastanawiali, skąd my w ogóle mamy przepis, to kilka dni temu już wpadłyśmy na to, że prawdopodobnie to będzie zadanie. Tak. Karol wygrał mąkę. Więc od razu wiedziałyśmy, że będzie robienie pizzę. Robimy to. Robimy to podczas tej ekstremalnej jazdy z cichem. I waszym zadaniem jest wypiec w dowolnym miejscu pizzę. Wracamy do tamtego Włocha. Zapakować w pudełko i dotrzeć z nią na finał na 18:30. Właśnie mi spadł ten pierścionek. Weź to sobie. Samego co, żeby nie zginął. Ale mamy 55 minut do kempingu stąd. A za godzinę musimy tam być, niecałą. Wyrabiamy pizzę teraz gotową, żeby była już. To jest jakaś w ogóle... Karol teraz parkuje kampera, a my tutaj po drodze zobaczyliśmy restaurantę. Would you give us please like tomato sauce and cheese? Yes? O, perfecto. Dobra, mamy składniki, ale nie wypioką, mają zamknięty piec. O, great. Thank you so much. O, margarita, proszę bardzo. Tylko upieczenie. Już mamy naprawdę 80% sukcesu. Wszystkie drużyny jechały do celu, a po drodze szukały oczywiście miejsca, gdzie mogą swoją pizzę wypiec. A tymczasem nasza szara drużyna... Ja wiem i szanuję kulturę, ale to jest niesamowite, bo nie da się nic zjeść o tej godzinie. Nic. I pan mówi, że for me it's closed. Jakby, że nie ma opcji. Mamy pół godziny. Mamy 39 minut tam, czyli jeżeli byśmy w tej chwili wyjechali. Mamy pół godziny na dojść do kampera i zależy mnie króla. And we need to put our pizza in the oven. Can we put it please. In your oven, please? Yes! Oh, thank you! You're the best! Yeah, thank you so much, you're so, so the best. It's not the best, though. Yeah. Thank you for helping. No problem at all. Do you think this is good? Would you add something on it? No, I think it's fine. Yeah. Okay. Just like this? Yes. Drużyna czerwona znalazła restaurację, która była otwarta i było to bardzo blisko naszego celu, więc mieli około pół godziny, żeby wypiec swoją pizzę i jeszcze dojechać na miejsce, do którego mieli tam dwie minutki. We have pizza already because we did it, but we need to cook it. It's occupied by our... We need only to take one pizza. Okay, done. Okay? Yes? Really? We have a small present. Hi. Yeah. Oh, nice. Vogliamo fare italiana, la facciamo. Okay. Saluta. Saluta. Va bene, grazie allora. Thank you. This is very good wine. Oh, mega mili są tutaj. Wszystko za darmo dzisiaj. Salute. My już sobie zjedliśmy, dlatego teraz czas na pracę, faktycznie. Teraz szukamy osoby, która będzie naszym pizzermanem. The strange thing is my wife is from Poland. Really? Because I am a Polish family, you know. I'm a owner. Okay. Kowalski. If you don't have time, then we don't want to take it. No problem. But thank you for your help. Do you speak English? A little bit? Perfect. We need oven to bake it. Can you bake it for us? We have presents for you. What pizza, my friend? Oh, ej, mega się jara, słuchajcie, robimy pizzę z prawdziwymi Włochami. Proszę bardzo, pan składa naszą pizzkę do pieca. Thank you. You're welcome. Thank you too. Bye. Have a great day. Bye. Wow. It looks so good. Thank you so much. This is so fresh. Thank you. There you go. Oh, thank you, Mayudo. Serio, popłaczę się ze szczęścia. To jest najlepsza rzecz, która się wydarzyła. O, ale jestem szczęśliwa, piąteczka! Niebiescy naprawdę w ostatniej chwili znaleźli kogoś, kto chciał im pomóc. You have all the ingredients. Right? All ingredients, but no money. We have our own. Okay. We have challenges to do. Right. And today we have a really difficult challenge because we have to find someone from Italy to help us to rate the pizza that our friends make. When today? Today. All right then. Let's go! Really? Okay, let's go! Thank you very much! Okay. We're gonna tell them that you're really a professional chef
Słuchajcie, jest grubo, nie spodziewałem się, że to się uda zrobić. Zabieramy tego pana ze sobą do kampera. Teraz zostało tylko przebrać go, dojechać na miejsce. Jeszcze się, jeszcze dwie minuty i mamy pizzę. Dwie pizze, musieliśmy przyczynić na pół, takie wielkie wyszło ciasto. I jak się jest, to pizza naprawdę wygląda dobrze. Ale pachnie, jak ona pachnie. No, jak... Daję oczekiwania. Cyk. Oil now or after baking? No, no, no. Proszę, okay. Proszę. I tutaj, tak? Okej. Okay. You're looking for a job? Jaka pizzka! So good and tasty. Thank you so much. Okej, okay, 3, 2, 1. O, Karol jedzie. A my tu z głowem winko pijemy, gadu-gadu. Robi się! Dziś ja przyjechałam na kontrolę. Już wkurzony. A zaraz łuki się wyłoni. O nie, dobra, już jest ta dętka. Jest strasznie mocne do mnie. I tak strasznie jest tak ciepło, a wcale mi nie było ciepło. O nie, idzie, przypał. Dobra, udajemy, nie, że nie jesteśmy pijane. Robi się pizza! Nie zdążymy. Już będziemy tam 29 po. Teraz? Tak. O, o. So maybe we'll take the not ready. Yes, because we are late. Pomagam. Ktoś ma przed chwilą ścianę. Dobra, już, bo nam Włoch dał. Boże święty, mnie nie było chwilę. Co tu się dzieje? Okej, okay. Perfecto. Perfecto, thank you. Salute. 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 Thank you, have a nice day. Thank you, it's perfect. Perfecto. Przygoda była warta. Przygoda była warta nawet przegranej. Zbliżała się 18.30, czyli godzina, na którą nasze drużyny miały dostarczyć pizzę. Na miejsce punktualnie przyjechali żółci oraz czerwoni. Dajcie mi i uciekajcie stąd. Oddamy. I idźcie sobie już tam. Go, 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 go. Super, dzięki. Najlepsze teamy dwa. Piąteczka. Tak. No. Trochę się z Kasią d***liśmy winem. U pobliskiego Włocha. 15 minut później przyjechała również drużyna niebieskich, a chwilę później za nimi zieloni. Proszę bardzo. Dobra, dziękuję. Jak idźcie do reszty? Jedną poproszę. Na pół przekrojona, była za duża. Some pizza really tastes very bad. You can use it then and say, ale k***a niedobre. It's then, so fucking bad. Yeah. Ale k***a niedobre. Proszę Państwa, Raul Peyru! Z butelkami! So let's start with this pizza. Nasza nowa, szara drużyna miała za zadanie oceniać pizzę. Oceniali je pod względem smaku, wyglądu i ciasta. Oczywiście oceniał je również nasz gość specjalny. Od razu już mogę powiedzieć, że wygląda najlepiej ze wszystkich. O, ciasto to zakalec. Look very good. No to ja dam, że trochę 10, zajebisty wygląd. Kochani, ja wam tylko przypomnę, że żeby pojechać z nami na wyjazd za granicę, wystarczy dokonać zakupu na ekipę, to nosi za minimum 59 zł. I w komentarzu do zamówienia wkleić link do filmiku, w którym przekonacie nas, że to właśnie was powinniśmy wybrać. Jest to oczywiście dla osób pełnoletnich, a wszystkie informacje znajdziecie również w opisie. A robiąc to wszystko jako niepełnoletni, możesz wygrać spotkanie z ekipą, więc też warto, więc zachęcam was do kupowania rzeczy na ekipa.pl za minimum 59 zł. Wszystkie informacje oczywiście znajdziecie w opisie. To wszystko trwa 2 tygodnie od dziś. Oh, you can see the dough is... does not look like zakalec. Nie, nie, nie. Szczerze? To smakuje jak naleśnik. Not very tasty. Yeah. Also missing a lot of salt. Yeah. Okay, let's try. I'm a little bit afraid. Oh, it looks very bad. Ej, nie tu! Nie, to dobre, to jest mega. Taste. I'll give 3. This is raw. Co to? Ja nie będzie, nie, ja tego nie chcę w ogóle próbować, stary. I'm afraid, look at to this. To jest totalne gówno. Look, nie, zobaczcie, co to jest. Nie, I don't want to taste it too. I don't want to. It's raw, to jest surowe, to nie jest niezdrowe. On spróbuje pan jedyny. Dobra, weź to. Boże, mam tylko taką nadzieję, że to nie jest moja drużyna. Proszę Państwa, zorganizowaliśmy dla was specjalnie właściciela restauracji. Di Piacera jest to restauracja bardzo, bardzo słynna tutaj. Mamy tutaj szefa kuchni. Raul Peyru się nazywa. Tak. Hello. Przed poznaniem ocen Raul wypowie się o waszych pizzach. Ingredienti sopra sono stanno bene. Całkiem dobre. Però poi bisogna vedere un po' la parte della... Troszkę strucha ciasto i zakalec. Tak. Della massa, che un po'... Masa taka dziwna. Un po' così. Manca sale. Nie ma soli. Za mała soli, nie jest słona. Più o meno. Tak. Całkiem spoko. Peggio. Poco sapore. Też brakuje soli. Brakuje soli znowu. Anche qua manca sale.
Za mało składników. Troppo spesso. Za grube ciasto. Za bardzo jest gumowate, gumowate. Jest ciężko, trochę ciężkie do gryzienia. Jeden dzień. Questo. Rozwarstwia się. Masa jest to schiacciata male. Za mało wyrolowana. Un po' povero di sapore. Jest zdegustowany jedno. Questa... Questa è una merda. To jest gówno. Gówno i***. Non lo darai neanche il mio cane. I nawet powiedział, że nawet nie weźmie gryza tej pizzy. Ale k***nie niedobre. Słuchajcie, pizza numer 1 dostała łączną notę 5,5. Okay. I czyja to była pizza? Nasza. My team! Ja tak chcę, żeby to nie była moja. Pizza numer 2. Lepsze ciasto, ale gorsza w smaku i brzydsza. Łączna nota 4,2. Yes! Dzięki się cieszę, bo dostaję stówę, jak wygraliśmy. Euro? Pizza numer 3. Świeżemu się podobało, reszcie nie. Łączna nota 3,4. Nie mówcie, że to nasze. I pizza numer 4. Została 0-0 od wszystkich. Czyja to była? Nasza. Była w piekarniku pół godziny, ale nie powiedzieli nam, że piekarnik nie był rozgrzany. Nie wygląda, nie? Nie dziwię się, że wygrałam, bo jest pasowałaś naszej. Jest pyszno. Mam dla was nagrody dzisiejszego odcinka. I to już ostatnie tego typu nagrody, ponieważ jutro wielki finał. Proszę, drużyna czerwonych. Nie, coś tu jest, jest 200. Niebieskich. Dzięki. Zielonych i pizza żółtych. Proszę bardzo. 500. Wow. No. Oficjalnie, tak jak mówiłem, jak wygramy. Cichy. Kierował cały dzień dzisiaj i znalazł pizzerię, gdzie ugotowaliśmy tą pizzę. One siedziały i czekały na pizzę. Mówię, musimy jechać, koniec tak, czasu, jedziemy od razu. Tak, i przerwaliśmy w ogóle, wiesz, pięć. No, bo mieliśmy w telefonie, że mamy być dokładnie 18.30 i byliśmy dokładnie 18.30, a drużyna targi przyjechała 20 minut później. I pewnie się nic nie stało, no zresztą widać, że się nie stało, więc mogliśmy to p***ć i być 20 minut później. No ale to jest to, że stwierdziliśmy, że ważniejsze jest bycie na czas. Ale nie, właśnie nie jest ważne, to już któryś raz zobaczcie, to jakby bycie na czas nie jest ważne tutaj, bo ja byłem u fryzjera. Dobrze, mam wrażenie. Pasek.